a w studiu jest już ze mną Łukasz, czyli gitarzysta i wokalista formacji Lefty T. Przed chwilą ustaliliśmy, że to jest Lefty T, a nie Lef TT. To ja może od razu zapytam, dlaczego TT, a nie TT? Cześć w ogóle. TT, no lepiej brzmi, nie wiem, no nie zastanawialiśmy się nad tym. Często gdzieś, gdzie się pojawiamy, właśnie jest podobne pytanie. Czy TT, czy TT? Lef TT. Dobra, jak długo już gracie ze sobą? Tak w skrócie, jaka jest wasza historia? Czy jesteście nową formacją, czy formacją, która długo już ze sobą pogrywa? Znaczy i tak naprawdę to gramy razem od września 2017 roku, czyli to są 2 lata z lekkim układem, ale to historia jest gdzieś tam zakorzeniona w przeszłości. Znaliśmy się, kumplowaliśmy czasami bliżej, czasami dalej, wiedzieliśmy, co się u nas dzieje i tak nagle po jakimś czasie właśnie przyjmujemy, że we wrześniu 2017 zaczęliśmy grać jako Lefty T. A skąd w sumie nazwa? Bo zaczęliśmy od niej, ale w końcu nie doszliśmy do tego. Prehistoria jest taka, że 12 lat temu, jako młodzi chłopcy, graliśmy w zespole Lefto Toutoi. To było zawsze, co gdzieś nas tam łączyło, wspomnienia i no, jak wyszło, że zaczynamy grać znowu, to czyli nowy zespół, ale gdzieś tam z naszą przeszłością, no to jakoś naturalnie wyszło, że robimy Lef i TT i tyle. Czyli nawiązanie do starych czasów. Tak jest. No właśnie, moje kolejne pytanie dotyczy materiału, który znalazł się na waszym pierwszym krążku. Czy to są jakieś utwory sprzed wielu, wielu lat, czy to wszystko powstawało od września 2017 do praktycznie teraz? Też i bazą było przy pierwszym spotkaniu jakieś przypomnienie sobie piosenek, utworów, których nie graliśmy ładnych kilka lat. Natomiast jakby cała płyta to jest takie połączenie przeszłości w kilku numerach i 10 numerach zupełnie premierowych. To, czyli w ogóle nie miałoby to sensu, gdybyśmy mieli, nie wiem, odcinać, czyli nie wiadomo co odcinać, na pewno nie kupony. Natomiast no, trzeba tworzyć, czyli w międzyczasie pojawiały się nowe doświadczenia, każdy z nas muzycznie się rozwijał, miał swoje przygody w różnych dziedzinach, jakby w różnych obszarach muzycznych i to tak naturalnie. A jeżeli były jakieś stare piosenki, to one i tak poszły też trochę inaczej już, w innym torem. Dobra, to teraz trudne pytanie. Co gracie i jakbyś widział wasz zespół na dzisiejszym rynku muzycznym? Bo w sumie, powiedzmy sobie szczerze, jest to też coś, co można określić jako rynkiem. Jak siebie odnajdujecie w tej całej rzeczywistości teraźniejszej? Też im pielęgnujemy naszą naiwność. Czyli po prostu gramy, robimy muzykę, która nas cieszy, liczymy bardzo na to, że będzie cieszyć też słuchaczy przez koncerty, które zagraliśmy do tej pory. No jest ta zwrotna energia do nas i no, można powiedzieć ogólnie, że jest to szeroko pojęty rock, ale z pływami, które są w naszym sercu, czyli Krzysiu, nasz perkusista, Krzysiu Chmiel, bluesowe podłoże, Karolek, Olejniczak, gitara i też wokal, to jest to dziwne połączenie, albo wręcz fajne, jazzowo-punkrockowe. A Grzegorz Stachura, basista i wokalista, no to jest głównie to pulsacje reggae. A ja, Łukasz, no to grunge, funk i takie szaleństwo. I stąd wychodzi taka kurczę, nasz, no z tego robimy ten nasz placek, który czasami pięknie pachnie. O, wspomniałeś o placku. Wydaliście to na małym placku cyfrowym, a czy w planach jest placek winylowy? Pytam się dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, kompakty to są fani kompaktów, ale albo streaming cyfrowy, albo brzmienie analogowe. Jak widzisz przyszłość? Znaczy, byłoby to marzeniem, znaczy, bo to jednak płyta winylowa to jest sama okładka, jak jest fajna, myślę, że mamy fajną okładkę zrobioną przez Lokisa, kumpla z Wołowa.
to jest, może być dziełem sztuki, a na pewno fajną pamiątką, którą można powiesić, pobawić się, nacieszyć oko, co w kompakcie, czy no, jak mówisz tutaj, w cyfrowym zakupie muzyki, to jakby jest to część, która ludzi często jakby niezauważalna dla ludzi, słuchaczy, a jest to tak istotne, bo jednak sztuka to jest nie tylko jedno spektrum, nie tylko muzyka, tylko łączenie. I jest takie marzenie, żeby wydać winyl, ale no, kurczę, dlaczego jeszcze tego nie zrobiliśmy? Ja nie wiem, nigdy nie wydawałem płyty, nie wiem też, jak to się za bardzo robi. Wiem teraz, że jest w miarę dużo firm zajmujących się tłoczeniem winyli, więc powiedzmy, że ten rynek na pewno jest w czym wybierać. Dobra, utwór, prace społeczne, aż korci zapytać, czy kopnął w ciebie kiedyś taki zaszczyt, wiadomo co, tych prac społecznych. Nie będę ukrywał, że teksty są blisko związane z życiem, z przeżyciami. I miałem taką przyjemność i uczestniczyłem nie do końca, że tak powiem, z własnej woli, ale powiem, że każde doświadczenie uczy i popycha do przodu, a wydaje mi się, że powstał dzięki temu fajny tekst i fajna piosenka. To słuchajmy. Prace społeczne Lefty T z albumu Śpiewa krew. To zapytam jeszcze szybko o tytuł płyty. Skąd?
Czyli to jest tytuł piosenki po prostu, tytuł wiersza nawet, bo to jest, tak jak mówiliśmy, to jest jeden ze starszych numerów i to był do tekstu poety Mirka Witkowskiego, kumpla ze starych czasów i jakby myśleliśmy o różnych tytułach, ale ta Śpiewa krew jakby i w powiązaniu z wszystkimi piosenkami, o czym są, fajnie brzmi, myślę, nośnie i też ma kontekst co do całej płyty. Okej, ma teraz creme de la creme każdego wywiadu z zespołem, który nagrywał u Perły. Jak wam się pracowało? Bardzo dobrze. Czyli mogę mówić, każdy z nas jest bardzo zadowolony i tutaj nie ma dwóch zdań. Też u Perły nagrywaliśmy rok wcześniej epkę złożoną z trzech numerów, gdzie między innymi była piosenka Ty to ja, którą puszczaliście wiele razy i w Aferzastej i dobrze sobie radziła bardzo. A ja jeszcze miałem jakby sprzed ładnych kilku lat też doświadczenia też z Perłą, z zespołem Majres i można powiedzieć, że to wiedzieliśmy, w co wchodzimy. Ile Perły jest w brzmieniu na tej płycie? Dużo wam podpowiedział, dużo możemy go tutaj usłyszeć? Też i na pewno tak. Też i oczywiście to nie jest tak, że ma końcowe zdanie. Czasami po prostu kłótnią, może bym tego nie nazwał, ale po prostu dyskusją, różnymi spojrzeniami i wychodziło, że osiągaliśmy porozumienie, ale myślę, że perły spojrzenie bardzo, bardzo ważne, no, gigantyczne doświadczenie i w ogóle nie tylko z samych nagrywania i produkcji, ale no, też jako czynny muzyk przez wiele lat, Tasty Drinkers, no, to też ma swoje znaczenie. No, no i też Guess Why. Guess Why, tak, świetny, świetny zespół, niedoceniany, zapomniany. Mam wszystkie płyty. Ja wspomniałem o Guess Why, dlatego że liczę trochę, że wrócą, ale to tak przemycam po prostu tę ideę. Może też się go zawsze pytam o to. Ponoć mówi, że nie. Raczej tak, ale ma w szufladzie numery, które może powyciągać im. Może znajdzie na to czas. Dobra, to jeśli nas słuchasz, Perło, to wiedz, że czekamy i to jest już co najmniej dwie osoby w jednym pomieszczeniu. Dobra, jakie plany na przyszłość? Taką najbliższą wiem, koncerty, tak. A co dalej? Też jej powiem tak, też jej nagrywaliśmy tą płytę, żeby gdzieś po prostu łatwiej było zagrać. Też jej wcześniej zagraliśmy kilkanaście koncertów. Na pewno z płytą, całym materiałem łatwiej do producentów koncertów, klubów dotrzeć. Więc jakby te koncerty są kluczem. Po to to robiliśmy. Oczywiście wysyłamy egzemplarze do rozgłośni, do wydawnictw. Mogę się pochwalić, że w sierpniowym teraz roku ukazała się recenzja tej płyty. Myślę, że to coś dla nas dużego. I jakby te wszystkie nasze kroki są po to, żeby dotrzeć do ludzi, żeby kogoś zainteresować i żeby grać po prostu koncerty. I najważniejsze, no, najważniejsze są słuchacze. Ludzie, którzy zainteresują się naszą muzyką, a tylko przez koncerty można dotrzeć, bo w internecie, nie tylko w internecie, jest mnóstwo świetnej muzyki. Czasami sobie nie zdajemy sprawy. Ja przynajmniej sobie nie zdaję sprawy. Wrzucam, nie znam zupełnie nazwy, kurczę i klękam. Więc koncerty chyba jednak są tą solą. Oczywiście mamy, to nie jest tak, że to są wszystkie piosenki, bo oprócz 11, które nagraliśmy teraz w marcu, kwietniu, nagrywając tą płytę, plus trzy wcześniejsze są na całym Playu, jest więcej piosenek, które gramy, ale też mamy, czekają na to, że je zrobimy, więc jakby o tą stronę twórczą nie mamy się co martwić, tak przynajmniej myślę.
ale żeby to wszystko robić, to no, trzeba dla kogoś grać, no? czyli koncerty, to jest chyba ten klucz. Kiedy najbliższy? Najbliższy w piątek w Mustangu w Poznaniu, w sobotę 19 w chacie Alchemika w Szamotułach i 26 października w ramach obchodów 14 urodzin kultowej też w Poznaniu. Przyniosłeś płyty. Tak. Rozdamy może. Tak, oczywiście. Dobra, to ja podam numer telefonu 618750213. Trzeba zadać pytanie. To może zadamy pytanie, jaki utwór, czego dotyczący, jakich prac, żeby było łatwiej, dotyczył ten, który wcześniej zagraliśmy. Czego mogę wam życzyć? Wszystkiego najlepszego. Zdrowia. Szczęścia. Nie, i szczęście. Nie, po prostu, żebyś... Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli tą energię, tą, nazwałem to naiwność, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, nie boimy się tego słowa, że po prostu trzeba lecieć za marzeniami i co? Zapraszamy na koncerty do słuchania i mam nadzieję, że też będzie można nas posłuchać w radiu Afera. Nie tylko dzisiaj. Myślę, że tak. Łukasz, gitara, wokal, dziękuję tutaj bardzo. Przypomnę numer telefonu 618750213, a o zapowiedź utworu poproszę ciebie. Tak, zapraszam do posłuchania piosenki o świetnym tytule Sprytny.